fanów czekał na Gwiazdora ponad 1,5 godziny, ale kiedy Michael Jackson w końcu pojawił się na konferencji prasowej w londyńskiej O2 Arena, spełniło się ich największe marzenie. Zaśpiewam piosenki, które moi fani chcą usłyszeć. I to będzie to. Ostatni raz. Koniec. Ostatecznie. Gwiazdor tych kilka zdań powtórzył wiele razy, zapewniając, że nie przestał kochać swoich fanów. Koncertów ma być 10. To będzie pierwszy od 2 lat występ piosenkarza i pierwsza od 10 lat trasa koncertowa. 50-letni Gwiazdor wciąż wywołuje ogromne emocje, a chętnych do obejrzenia jego koncertów nie brakuje. Ta ogromna hala koncertowa jednorazowo może pomieścić około 20 tysięcy ludzi. Wszyscy jesteśmy trochę podejrzliwi, kiedy chodzi o Michaela, ale dla każdego to będzie wspaniała okazja, by przypomnieć sobie, za co go kochamy. Sprzed hotelu, w którym nocuje Michael Jackson, ani na chwilę nie znikają jego fani. Czekają, by móc go zobaczyć. Niektórzy przynieśli prezenty. To największy artysta wszechczasów, jest najpopularniejszy. Możesz pojechać do dżungli w Ameryce Południowej, a tam też słuchają piosenki Thriller. Nawet dzikie plemiona słuchają jego muzyki. Fani kochają Michaela Jacksona, mimo że przez ostatnie lata zamiast o jego sukcesach mówiono głównie o kłopotach i kolejnych skandalach. Artysta 2 razy był oskarżony o pedofilię, ani razu go jednak nie skazano. Ma kłopoty finansowe, musiał zastawić Nibylandię, jego park rozrywki. Od dłuższego czasu nie nagrał nic nowego. Pojawiły się podejrzenia, że londyńskie koncerty mają raczej podratować jego portfel, niż być prezentem dla fanów. Za 10 występów ma dostać 100 milionów funtów. Możliwe, że robi to dla pieniędzy. Każdy pracuje, żeby zarabiać, ale chyba przede wszystkim wystąpi dla fanów. Sprzedaż biletów ma ruszyć za tydzień. Mają kosztować od 50 do 75 funtów, ale na internetowych licytacjach ich cena sięga już od 500 do prawie 2000 funtów. To około 10 tysięcy złotych.